Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer, a to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale, która będzie nosiła nazwę Let's Play Minecraft. Tak, dokładnie, jesteśmy obecnie na czystym Minecrafcie z jedyną modyfikacją, no dobra, z dwiema modyfikacjami, z Optifine'em i z shaderami. Tak, postanowiłem, że zrobimy sobie taką seryjkę na single playerze, gdzie będę po prostu, prawda, budował, robił jakieś od was zadanka, może nawet zrobić, będę ich chciał trochę. Ale ogólnie postanowiłem, że taką serię zrobimy, ponieważ tego jest mało w obecnym czasie. No i chciałbym mieć jakąś stałą serię z Minecrafta, nie tylko Skywars i tak dalej. Bo nie kryję, że chcę bardzo, bardzo zainwestować, bardzo można powiedzieć pójść w inne gry na moim kanale. Widzieliście zresztą ostatnio, jest coraz więcej innych gier. No zapada, może pójdziemy sobie do kopalni, tylko z akacjowego drewna zrobię sobie ten węgiel, żeby mieć na pochodni więcej. No tu tak średnio u mnie z pochodniami. Dobra, włóżmy sobie połowę drewna i wykopmy, ok. I tutaj sobie zostawimy, żeby nam żaden potworek nie wszedł przypadkiem do naszego cave'u, kiedy będziemy kopać, ok. Tu jest jeszcze jedno wejście. Dobra, weźmy tak, rozświetlimy. Już tutaj, kurde, głosy z Minecrafta są, prawda? I będzie to taka, powiedzmy, najlepsza seria, jaka może być w Minecrafcie, prawda? Najlepsza seria, co myślę? Nie będzie montażu w tej serii. Gdyż, no nie wiem, tak stęskniłem się za takimi seriami bez montażu. Będzie tylko muzyka, którą ja też mam w tle, więc to jest fenomen, bo ja teraz słucham tej muzyki. Słyszę ją tak jak wy. Będę ją, co prawda, w innych odcinkach też zmieniał, nie będę ciągle na jednej cisnął. W czasie filmu też będę zmieniał czasami piosenki, gdyż one się czasem nudzą. I to jest, kurde, problem podkładowy. Ale okej, wejdźmy sobie tutaj, zejdźmy. Wejdźmy, zejdźmy. I już patrzcie, no creepcio, no jak ja tego dawno nie widziałem. Jak dawno mi creeper nie wybuchł, no to jest coś fenomenalnego, nie? Ogólnie myślę, że dzisiaj zrobimy sobie tak z 10 minut odcinka. W ogóle, mucho, idź stąd. Mucho, nie przeszkadzaj mi w nagraniu. I ziomale, jakbym tak... To trochę drażniło, bo mnie to trochę drażni w tym momencie, jak nagrywam. Mam z tym problem, gdyż gardło mi siadło i nagrywam dla was odcinek. I wy chyba słyszycie, nie? Że mam takie przejścia głosu, to nie jest żadna mutacja, nic, po prostu gardło mi wysiadło. I mam chwilowo problemy z gardłem. A chciałem bardzo na was nagrać odcinek, gdyż no... Sądzę, że nie ma co zwlekać z taką serią. Dobra, zbierzmy sobie ten crafting table. Nic więcej nie bierzemy? Nie. Idziemy do podziemi od razu. Mam 11 żarła, więc powinno nam to na jakiś czas wystarczyć. Drewno też trochę mam. O, żelazo od razu tutaj mamy, nie zauważyłem wcześniej. Sobie pozbierajmy. Pierwszy odcinek to jest typowo przetrwać pierwszą noc, pozbierać trochę surowców. W drugim myślę, że już na spokojnie weźmiemy się za jakąś budowę czegoś. Nawet między odcinkami może zajmę się jakąś budową, prawda? Znalezieniem miejsca, wybudową taką pierwszych naszych, no nie tyle co lepianek, co może jakiegoś domku od razu pięknego, albo poszukaniu po prostu surowców na większą skalę. Do budowy domku, bo teraz zbieramy surowce typowo kopalniane, węgiel, żelazo. No nie sądzę, żebyśmy znaleźli jakieś diaksy i tak dalej, gdyż nie zapuścimy się chyba na tyle głęboko. No jak widzimy, ten cave nie jest taki duży. Pozbieramy sobie trochę tego węgla i sobie poopowiadam, prawda, bo to jest coś fenomenalnego, co było w tych seriach. To była ich magia, że ludzie po prostu opowiadali takie rzeczy, że można było tak po prostu pogadać, bo teraz to wiecie, wydnie się 3/4 rozmowy i nie będziecie nic wiedzieć o niej. Czemu uważam, że taka seria może być fajniejsza od takiej serii z cięciami, takiej serii z efektownymi modyfikacjami? No tutaj też będą czasami cięcia, tu czasami też będzie, prawda, powiedzmy, patrzę, czy mi się nagrywa, bo się już wystraszyłem, że mi nie nagrywa, że to tylko jest próba jakaś, ale dobra, nagrywa się wszystko. Że w tych seriach była magia, że ludzie rozmawiali z widzami, właśnie taką kontemplację prowadzili swoją Minecraft single player bez takich cięć już i w ogóle fenomen Minecrafta z cięciami, nie? Gdyż kiedyś pamiętacie, jak ktoś robił funny moments, to było takie wow, funny moments, ej, ale to jest naprawdę śmieszne. Teraz tego nie ma, a wiecie dlaczego nie ma? Bo teraz wszyscy nagrywają i montują swoje filmy, tak? Montują tak, że ten śmieszny moment jakby podkreślają, że w tym momencie coś było śmiesznego, bo ha, jakieś pff, czy coś takiego zrobią, nie? Ja też to robię i to jest problem teraźniejszych ludzi, którzy by chcieli zrobić funny moments, bo nie idzie. Bo filmy już są funny momentsami teraz. Wszyscy mają swoje funny momenty i mały z serii, gdzie ktoś tak sensownie gada, prawda? Ja bym chciał bardzo was moją gadką tutaj zachwycić, gdyż no to jest coś,
O czym youtuber, prawda, marzy, tu chyba nic nie ma ciekawego. Ja mam FPS-ów 26. Katastrofa, miałem 30 przed chwilą, więc coś się stało. Komputer już chodzi chyba z 2 godziny. Ale ogarnę sobie te FPS-y przed następnym nagraniem. Chciałem przytopić sobie żelazo, tak? Dobra, dajmy tyle, dojmy. Że się weźmiemy sobie, jeszcze wykupimy tutaj. No i to była cała magia tych filmów, że po prostu nie robienie czegoś ciekawego, że nawet takie kopanie węgla, takie nie wiem, niszczenie kilofu, że potrafiło być takie wow, ale ten ziomek naprawdę sensownie gada, nie no, super ziomak, subskrypcja, łapeczka, nie? Coś takiego, przez takie coś właśnie wybili się JJ Joker i tak dalej. Przez właśnie robienie serii, gdzie mówi się od A do Z. Czy poczekajcie, napiję się wody, bo gardło mi zaczęło teraz bardziej siadać. Napiję się po kratku. O, dobra, może będę gadał trochę ciszej. Czekajcie chwilę. Moi kochani, już wróciłem. Oczywiście magia nagrań takich od razu. To jest to, że nie wiadomo, co się na nich stanie. Tak, nie robię cięcia, więc widzicie wszystko absolutnie. Ale to chyba nie jest złe. No i kontynuując, że właśnie youtuberzy swoją gadką, swoim jakby talentem, prawda? Bo tu można już mówić o talencie, jeśli youtuber porywa was swoją gadką. Wybijali się. W ten sposób powstawały pierwsze kanały. Pierwsze wielkie kanały, bo wtedy chyba ludzie bardziej skupieliska robili takie, że nie było takiego czegoś jak w tym momencie, że jest pełno kanałów o tej tematyce. Ale powiem wam, że teraz jest odwrotny efekt. Kiedyś było tych kanałów bardzo dużo, a teraz znowu ich ubywa, bo ludzie mówią, że Minecraft, nudna gra, nikt tego nie ogląda. Według mnie nieprawda. Według mnie szacowana ilość widzów Minecrafta to jest 40 tysięcy w samej Polsce teraz. Więc ja powiem, że to widownia bardzo duża jest. I fajnie by było, jakbym miał jakieś te 40 tysięcy, bo byłoby to naprawdę przyjemne mieć dużą widownię. Na ten moment mam trochę mało subów, trochę dużo. No powiem, że nie jest źle. Na ten czas jest mało, ale powiem wam, że i tak to jest dobry wynik, prawda? Mogłem mieć zawsze 100 i już nie iść w górę, a ciągle mój kanał się rozwija. Ja jako youtuber się rozwijam i chyba na tym to polega, nie? No dobra, skopmy się jeszcze w dół tutaj kawałek, może coś ciekawego znajdziemy. Który to jest poziom? To jest ten poziom, ok. Dobra. Odnośnie serii, jeśli macie jakieś fajne pytania czy coś, takie wiecie, które mógłbym rozbudować, to oczywiście proszę was o zadawanie ich w komentarzu, ponieważ no, ja mogę mieć ograniczoną liczbę tematów, na które mogę rozmawiać. Dobra. Chyba wjedziemy sobie na powierzchnię, już zobaczymy. Chyba noc powinna minąć, tak sobie wymyśliłem bynajmniej. Tak sobie pomyślałem, że już chyba po nocy jest. Zrobimy sobie jeszcze mieczyk. Jeszcze zrobimy sobie klatę, bo teraz na mopkach gramy od razu, więc kichana by była, jakbym sobie padł. I zrobimy sobie, kill off mamy, to zrobimy sobie siekierę, nie? Więc siekierę mamy. To sobie rozkopmy. Też sobie rozkopmy. I idziemy na powierzchnię. Idziemy się rozejrzeć. Może już poszukamy jakiegoś fajnego miejsca na rozbudowę. Chociaż nie sądzę, żebyśmy jeszcze dzisiaj znaleźli to miejsce. Okej. Kurde, mam nadzieję, że jest już dzień. I dokładnie, jest już dzionek. Możemy wyjść, prawda? Jedyne mody, jakie mam tutaj na serii, to jest Optifine i Shader, gdyż upiększają bardzo grę. I mam na razie, z nich na razie mam zamiar korzystać tylko z tych modów. Nie mam zamiaru jakoś sobie dużo dodawać żadnych modów, bo to nie ma sensu. Robimy czystą singlową serię, której ja sobie tutaj będę, prawda, powoli rozwijał, rozbudowywał i takie tam. Weźmy sobie te świnki, zabijmy, bo jedzonko nam potrzebne. Okej. Okay. Świnki zarżnięte. Czy to jest żelazny miecz? To jest żelazny miecz, okej. Okay. Nie wiem, czemu myślałem, że to może nie być. Wow, ale to miejsce jest naprawdę świetne. W ogóle zobaczcie to. Jeszcze się podrapię. Fenomenalnie by się tu wybudować, tylko kamień musiałbym załatać. Nie wpadnijmy do niego lepiej. Strasznie jasno tutaj od tego piasku, ale okej. Okay. Spoko. Bardzo... Wow. To jest czysty Minecraft, nie? Jakie to jest piękne, zobaczcie. Wow, dawno nie grałem w czystego Minecrafta.
Od chyba i wersji jeszcze beta nie grałem. Cały czas tylko serwery, jakieś minigamy i tak dalej, nie? Wow. Nie no ludzie, tu się będziemy budować. Ja wam mówię. Tu się budujemy. Jeszcze przejdźmy się tam. Tam jest śniegowy biom, ale to chyba nic tak naprawdę nie odejmuje temu miejscu, bo i tak fenomenalnie wygląda na shaderach. Na shaderu chyba też dobrze wygląda, nie będzie źle. No i tu jest ludzie, no patrzcie, mamy step, to na stepie by można... Oj, mięso wyrzuciłem. Dobra, pozbierajmy je. Tu jest. No i chciałbym na przykład, żeby to była taka jedyna Minecraftowa seria na moim kanale, która jest trwała, nie? Chciałbym te minigame od czasu do czasu, ale nie za często. Chciałbym głównie, żeby... O, wełna, najpierw wełnę pozbierajmy. Żeby ta seria pojawiała się bardzo regularnie jako seria Minecraftowa na kanale. Poza nią Skywars od czasu do czasu, inne minigamy od czasu do czasu, prawda? I głównie inne gry, tak, inne gry, ale nie tak, że wam mówię, że Minecrafta koniec, nie, Minecraft jest i będzie. W zależności od aktywności będzie pojawiał się Minecraft, nie no, fenomenalne miejsce. O, i tutaj w ogóle, wow, tu my przystań tu zrobimy, fenomen. Nie, no dobra, ale ja z tego miejsca wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Więc do zobaczenia, cześć!